W tym wydaniu FOIT News Jarosław Klewski został laureatem Young Global Leaders 2025, Sharp Synap X Cloud Print, TV News Checks Technology, Women to Watch, Vigo Photonics Polska Technologia, Digital Signage Summit Europe 2025. To już 136. wydanie AVIT News. Zostańcie z nami. World Economic Forum ogłosiło listę laureatów prestiżowego programu Young Global Leaders 2025. Wśród wyróżnionych jako jedyny Polak znalazł się Jarosław Królewski. Young Global Leaders wyróżnia osoby, które nie ukończyły 39 roku życia, maksymalnie 38 lat w momencie nominacji, które wywierają ponad przeciętny wpływ na świat w swoich dziedzinach od biznesu i polityki, po naukę i technologię. Co roku World Economic Forum wybiera około 100 nagrodzonych spośród tysięcy nominowanych. Jarosław Królewski to współzałożyciel ICO CEO polskiej firmy zajmującej się technologią AI i Big Data, która tworzy autorskie modele sztucznej inteligencji działające w obszarze Deep Tech, codziennie podejmując ponad miliard autonomicznych decyzji AI w czasie rzeczywistym, wykorzystywanych m.in. w bioinformatyce i medycynie. Jednocześnie Jarosław Królewski jest prezesem klubu piłkarskiego Wisła Kraków, który prowadzi od 2019 roku. Dodatkowo od 15 lat wykłada w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a jego książka Algokracja, wydana przez PWN, to jedno z najgłośniejszych wydawnic o sztucznej inteligencji w Polsce. Serdecznie gratulujemy. Sharp synap X Cloud Print to nowoczesne oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania drukiem, zaprojektowane specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego największe zalety to łatwa instalacja, intuicyjna obsługa oraz ścisła integracja z urządzeniami firmy Sharp. Najważniejsze cechy Sharp Synap X Cloud Print to przede wszystkim proste wdrażanie użytkowników, łatwe zarządzanie urządzeniami, brak kosztów infrastruktury, płatność tylko za rzeczywiste użycie. Bezpieczeństwo danych, integracja z Microsoft 365 i Google Workspace. Dodatkowo autoryzacja przez Active Directory, a także uwierzytelnianie przy urządzeniu drukującym PIN, hasło, token. SynapX Cloud Print odpowiada na potrzeby przejścia od lokalnych rozwiązań do bardziej elastycznych usług chmurowych. Stanowi też uzupełnienie dla innych narzędzi SynapX, wcześniej skoncentrowanych na monitorach. I wideokonferencjach. Firma Sharp planuje dalszy rozwój tego ekosystemu, wzbogacając go o narzędzia do skanowania, przechwytywania danych i cyfrowego zarządzania dokumentami, by jeszcze lepiej i bezpieczniej wspierać nowoczesne biura. TV News Checks Technology. Women to Watch. To coroczna inicjatywa organizowana przez amerykański serwis branżowy TV News Check. Który skupia się na tematyce mediów informacyjnych i technologicznych w telewizji. Program ten ma na celu wyróżnienie kobiet, które wykazują się wyjątkowym przywództwem, innowacyjnością i wpływem na rozwój technologii w sektorze medialnym. Katrin Kutsaris z firmy Matrox otrzymała właśnie tytuł menadżera do spraw. Marketingu produktu. Możecie ją poznać dzięki m.in. naszym relacjom ze stoiska firmy Matrox podczas tegorocznych targów ISE w Barcelonie. Jak donosi firma Matrox, strategiczna wizja, przywództwo i pasja Katrin odegrały kluczową rolę w kształtowaniu kierunku naszej linii produktów KVM, zdobywając jej zasłużone uznanie jako wschodzącej siły w technologii medialnej. Jej zdolność do przewodzenia z jasnością i sercem Nadal inspiruje zarówno jej współpracowników, jak i naszych klientów. Otrzymanie tytułu Technology Women to Watch jest nie tylko uznaniem dotychczasowych osiągnięć, ale także sygnałem dla całej branży rosnącej roli kobiet w technologii. Laureatki często stają się liderkami opinii, mentorkami i inspiracją dla innych. Serdecznie gratulujemy. Firma Vigo Photonics, notowana na giełdzie papierów wartościowych, to spółka z Ożarowa Mazowieckiego, która otrzymała rekordowe unijne dofinansowanie ponad 100 milionów euro na budowę pierwszej w Polsce fabryki półprzewodników. Projekt HyperPIC zakłada produkcję fotonicznych układów scalonych w średniej podczerwieni, które mogą zrewolucjonizować m.in. elektronikę konsumencką i wojskowość. Firma Vigo Photonics to największy w Europie producent precyzyjnych detektorów średniej podczerwieni. Technologia ta znalazła zastosowanie m.in. w systemach naprowadzania broni, w monitoringu zanieczyszczeń, a nawet w misjach NASA. Detektory Vigo Photonics były testowane na przykład w Chimersach, mogą także trafić do smartwatchy, samochodów czy lodówek, umożliwiając pomiar glukozy, kwasu mlekowego czy świeżości jedzenia. Spółka, której początki sięgają PRL-u i badań prowadzonych przez profesora Józefa Piotrowskiego, dzięki wsparciu Unii Europejskiej i zmianom w strategii sprzedażowej, ma szansę stać się liderem europejskiego rynku zaawansowanych technologii. Firma ta planuje rozbudowę struktur sprzedażowych, między innymi w Stanach Zjednoczonych, i współpracę z globalnymi graczami, takimi jak Caterpillar czy Safran. Flagowa konferencja branży Digital Signage i Duch Digital Signage Summit Europe 2025 potrwa w tym roku aż 3 dni i skoncentruje się na dwóch kluczowych trendach: sztucznej inteligencji i usługach zarządzanych. Organizatorzy wprowadzili m.in. nowe ścieżki tematyczne: Digital Signage Tech Forum oraz Managed Signage Strategy Conference. Oprócz tego, siedem kluczowych tematów, m.in. AI and Digital Signage, Content and Concepts, Green Signage. Na uczestników czeka także kilkadziesiąt paneli, prezentacji i dyskusji oraz strefa Technology Showcase z premierami nowych urządzeń. Podczas tegorocznej konferencji Digital Signage Summit Europe wystąpi ponad 100 prelegentów, liderów branży i ekspertów, którzy omówią między innymi, AI na tworzenie treści i analizę danych, nowe modele biznesowe oparte na usługach zarządzanych, wyzwania związane z geopolityką, konkurencją i zrównoważonym rozwojem. W programie znajdą się również Invidis Strategy Awards oraz premiera Invidis Yearbook 2025, czyli najważniejszej publikacji branżowej. Dla przypomnienia, konferencja Digital Signage Summit Europe odbędzie się od 21 do 23 maja w Monachium. To już wszystko w tym wydaniu AVT News. Na koniec warto dodać, że 25 kwietnia firma Shure, kultowy producent kultowych mikrofonów, obchodziła okrągły jubileusz 100 lat istnienia. Na ten temat powstał, a w zasadzie zrealizowaliśmy specjalny podcast, do którego Was gorąco zachęcam. Podcast jest możliwy do odsłuchania na YouTubie. Ale również na platformach podcastowych Apple oraz Spotify. Udanego tygodnia. Cześć!